Cześć i czołem chłopaki i dziewczyny, tak jak widzicie nasz prezent od sponsora delikatnie żeśmy zmodyfikowaliśmy go dlatego, ponieważ to wy żeście prosili, żeby więcej było tutaj informacji o tym, co się działo w minionym miesiącu, a samo losowanie, wiecie, ufacie nam, także może przebiegać troszeczkę sprawniej. Zaczynamy! W tej naszej nowej serii będziemy pokazywać wam, co działo się na przestrzeni minionego miesiąca w różnych klubach wędkarskich, no i oczywiście u ludzi niezrzeszonych, którzy łowią ryby w naszym przepięknym Morzu Bałtyckim. Niemniej jednak zaczynamy od naszego gospodarza Dawida Wrosz, który udowodnił, że bez problemu można na przełomie lipca i sierpnia, czyli w szczycie sezonu letniego, skutecznie łowić dorsze oraz belony na spinning z małej łódki. Warto odnotować, że belony pomimo odbytego tarła nadal przebywają w strefie przybrzeżnej i można je łowić metodą spinningową i surfcastingową. Natomiast nasz kolega Wiesław Kępka preferuje delikatne łowienie okoni w przybrzeżnej strefie. Wie, jak się do nich dobrać i często możemy na fejsie podziwiać kadry z jego pontonu z kąpiącymi się w tle wczasowiczkami. Spinning morski to nie tylko łowienie ryb z małej łódki, z portu, ale przede wszystkim brodzenie w przybrzeżnej wodzie. Takim naszym rodzimym mistrzem spinningu plażowego jest Karol Dominik. Na zdjęciu widzimy Karola z przepięknym 47-centymetrowym garbusem złowionym na spinning w okolicach Rozewia. Sportowy klub wędkarstwa morskiego Pobuchel pod koniec lipca zorganizował mistrzostwa klubu. Były to nocne zawody i odbywały się w okolicach Łeby. Wygrali oczywiście faworyci, czyli nasz kolega Jerzy Duch, nasz kolega z Zamiedzy Mariusz Bizewski oraz Arkadiusz Konkol. W klubie Władek Team jest już prawie 100 zawodników. Na naszym zamkniętym forum często umawiamy się na wspólne wypady na rybki. Omawiamy wówczas strategie i patenty wędkarskie oraz uczymy nowych zawodników, jak skutecznie dobrać się do morskich rybek. Prym w takim koleżeńskim zachowaniu wiodą Andrzej Dechnik, Mirek Gola oraz Grzegorz Okonek, którzy bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z mniej ogarniętymi wędkarzami. Jako ciekawostkę i ważną informację należy w tym miejscu koniecznie wymienić się też profil na YouTube naszego klubowego kolegi juniora Michała Boldy, który nagrywa filmiki z takich właśnie wypadów na rybki. Także jeżeli chcecie spróbować swoich sił w wędkarstwie morskim, zapraszamy do śledzenia naszego profilu na fejsie oraz zasubskrybowania kanału Michała, który na pewno będzie was dręczyć filmikami, na których wyciąga wprost nadmorskich odmętów wspaniałe leszcze, frondry i dorsze. Na początku sierpnia odbyły się kolejne plażowe zmagania klubowej ligi surfcastingu. Tym razem spotkaliśmy się na wspaniałej plaży w Karwieńskich Błotach, by łowić ryby przez całą noc. Organizatorem tego spotkania było Stowarzyszenie Bałtyk, a w zawodach wzięło udział 47 zawodników, z czego ponad połowa to byli zawodnicy Władek Team. Pomimo dobrej pogody i wyśmienitej atmosfery na plaży, zawodnikom nie udało złowić się wielu ryb. Zawody wygrał Zbigniew Niewiadomski, łowiąc 3 flądry, na drugim miejscu plasował się Andrzej Wilczanowski z leszczem i flądrą, a na najniższym stopniu podium stanął Szymon Kwiek, łowiąc leszcza i okonia. Zawodnik kadry narodowej Grzegorz Krężel wraz z kolegami w okolicach Grzybowa złowili ponad 10 węgorzy. Oznacza to, że te rybki są blisko brzegu i warto pomyśleć, jak dobrać się do nich na zbliżającym się wielkimi krokami kolejnym KLS-ie, który tym razem odbędzie się na plaży we Władysławowie. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo w ostatnich dniach bardzo często pada deszcz i są burze. 2 dni temu w Wejherowie mieliśmy gradobicie, więc jak sami widzicie, może być bardzo ciekawie. Oczywiście będziemy tam z kamerą i w kolejnym odcinku pokażemy wam, co się działo na tej plaży. Na koniec części o surfcastingu ważna informacja dla klubowiczów Władek Team oraz zawodnika. Otóż według rankingu Władek Team do reprezentacji na sobotnie zawody wchodzą Andrzej Dechnik, Grzegorz Okonek i Andrzej Miłosz. Oczywiście oni mają 100% dofinansowanie do sobotnich zawodów. Jest też 50% dofinansowanie dla naszego szczęściarza. Szczęściarzem tym razem okazał się Włodek Staniszewski. Często spotykamy się z opinią, że w sezonie letnim dosyć ciężko o te duże dorsze. Jest tym ziarenko prawdy, lecz jeśli będziemy mieli nieco szczęścia i dobrego szypra, możemy zrobić naprawdę spore dorsze z łódki czy kutra. Jako dowód można przedstawić fotki wrzucone niedawno przez Marineo, na których widać zadowolonych klientów wraz z przyzwoitymi dorszykami.
Jeżeli mówimy już o łowieniu dorszy z kutra, koniecznie musimy zaprosić Was na 15. Festiwal Dorsza, który jak zawsze odbędzie się w Willi Pomorzanka we Władysławowie. Zapowiada się, że będzie nas grubo ponad 100 osób, a tegoroczny festiwal będzie obfitował we wspaniałe nagrody i super atmosferę. Oczywiście Władek Team wysyła na ten Festiwal Dorsza swoją ekipę, czyli swoją reprezentację, która ma 50% dofinansowania. Jak wiecie, Festiwal Dorsza nie należy do tych najtańszych zabaw. Także w naszej drużynie, no jestem ja, akurat jestem dobry w te kocki, także zakwalifikowałem się do kadry na Festiwal Dorsza. Jest Jarek Worach i Paweł Przewrocki, mamy dla nich dofinansowanie, no i mam dla siebie. Także zapraszamy. A jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o trzynastkę, czyli naszego szczęściarza, który ma również 50% dofinansowanie do Festiwalu Dorsza, on będzie wyłoniony oczywiście po dodaniu punktów za KLS. Na koniec należy się parę słów szacunku i zachwytu nad jednym z naszych zawodników Władek Team, a mianowicie nad naszym niewidomym kolegą Józkiem Florkiem, który choć niewidomy potrafi dokopać niejednemu zawodowemu wędkarzowi. Cudowodnił na mistrzostwach Polski w surfcastingu, jest wicemistrzem Polski, ale na fejsie co chwilę wrzuca zdjęcia z wypraw wędkarskich mniej lub bardziej udanych, ale zapał i zawzięcie Józka jest godne podziwu. Losowanie prezentu od sponsora odbędzie się za chwilę, a ja chciałem zaprosić Was na łamy wędkarskiego świata, gdzie w naszej klubowej rubryce opowiadamy Wam o plażowych leszczach i dajemy porady na wakacyjne dorsze. A w kolejnym odcinku dowiecie się, jak konserwować kołowrotki oraz przekażemy Wam kilka patentów na ciężarki używane w surfcastingu. Jak już pewnie zauważyliście na naszym profilu YouTube, co tydzień pojawia się też jeden filmik z atrakcji turystycznej z rejonu województwa pomorskiego. Głównie chodzi o to, by pokazać turystom i wędkarzom, gdzie można połączyć przyjemne z pożytecznym i pojechać na nasze przepiękne Morze Bałtyckie z wędką, no i oczywiście całą rodzinką. Na tych filmach ja z dziećmi zwiedzamy przeróżne atrakcje i dobrze się przy tym bawimy, także wiecie, rodzina jest najważniejsza. Jeśli oni będą zadowoleni, to i tatuś wędkarz będzie zadowolony, bo dzieciaki i żonka z miłą chęcią puszczą go na nocną zasiadkę na plaży czy na całodniowy rejs na dorsze. I witam Was serdecznie w tej części, na którą najbardziej czekają chyba zawodnicy Władek Teamu, ale poczekajcie, bo będę miał też coś dla wszystkich. Na pierwszy rzut jednak zrobimy to losowanie. Dzisiaj mamy to samo co w poprzednim miesiącu, czyli losujemy dofinansowanie 50% na Festiwal Dorsza. Oczywiście nasza reprezentacja, jak wiecie, leci za 50%. Trzynastka leci za 50%, no i mamy kolejne takie dodatkowy strzał, 50% dofinansowanie do Festiwalu Dorsza, także zaraz wytniemy sobie tutaj, o, mamy nasze nazwiska mamy, także zaraz sobie to fajnie wytniemy, jak zwykle do szklanki, żebyście wszystko widzieli. Oczywiście przygląda się temu wszystkiemu nasza komisja weryfikacyjna. Cześć chłopaki, także nie ma żadnej ściemy. Poprzednio losowaliśmy w naszym pucharze, który no ja wraz z kolegami zdobyłem na Festiwalu Dorsza zeszłorocznym. Także myślę, że nie będziemy tutaj przesadzać. Losujemy w tym samym pucharze. Ja to wrzucę po prostu. O, tutaj nic nie ma. Z pucharu aż się wysypuje. I szybka akcja, aczkolwiek nie będzie to takie proste, bo losujemy 5 osób. Jak wiecie, do Festiwalu Dorsza już jest bardzo blisko, bo 2 tygodnie, więc musimy szybko wylosować 5 osób, bo jak pierwsza nie będzie mogła, to wchodzi za nią druga, trzecia, czwarta, żeby to losowanie, żeby to ten Festiwal Dorsza, po prostu ta dopłata nie przepadła nam, tak? Bo to jednak, wiecie, to jest grubo parę stówek. Dobra, pierwsza osoba, ciach, Józek Florek. No jeśli, Józku, ty lecisz na Festiwal Dorsza, no to kurczę, no to masz 50% dofinansowanie, słuchaj, szczęściarz jesteś, wiem, że ty zawsze szczęście masz. Następna osoba to jest, już patrzę, Andrzej Dechnik. No, Andrzeju, ja wiem, że ty będziesz na Festiwalu Dorsza, także no jeżeli Józek nie będzie chciał, nie będzie mógł na Festiwal Dorsza polecieć, no to ty oczywiście wchodzisz ty na jego miejsce. Następna osoba, Dariusz Michalak. Ja to na razie tu przyklejam, wiecie, a za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście z innej strony, z innego kąta ma kamerę nasza komisja rewizyjna, więc oni zdecydowanie więcej widzą niż wy. Zaraz następny, Grzegorz Okonek jako czwarty.
Ja tu tak wiecie, mieszam, to wypada, ja wiem, że to wypada, ale niech wypada i bardzo dobrze. I ostatni, Maciej Elwart, już pokazuję wam tą listę, o proszę bardzo, tak wygląda ta lista. Czyli na pierwszym miejscu mamy Juska, jeżeli Józek nie może, za niego wchodzi Andrzej Dechnik, jeżeli Andrzej Dechnik nie może, Dariusz Michalak, no jeżeli coś u niego jest nie halo, Grzegorz Okonek, a na końcu Maciej Elwart, więc to dofinansowanie nie może się zmarnować. I tak jak wam obiecałem, już nie będę dużo tutaj ściemniał, jest dodatkowy strzał dla wszystkich naszych przyjaciół. Słuchajcie, mam tego raz, dwa, trzy, cztery, z osiem. Mam 8 darmowych wejściówek dla 5 osób, każda, czyli każda wejściówka. O, tutaj mamy takiego fistaszka, jest to no, z naszym ładnym folderem. Na pole kukurydzy, tak? Wiecie, że zaczynamy troszeczkę ten nowy sezon taki troszeczkę inaczej. Co tydzień mamy atrakcję jedną, ja przedstawiam ją, z dzieciakami chodzę. W zeszłym tygodniu wrzuciliśmy film z pola kukurydzy, koło Swarzewa, zarąbisty temat, naprawdę można się pogubić. Macie 8 wejściówek, to są też wejściówki, można spróbować w nocy, wiecie, w nocy i dodatkowo jeszcze straszą w nocy, więc naprawdę, słuchajcie, power niezły. Kto je otrzyma? Otrzyma je w zasadzie każdy. No pierwsze 8 osób, które po prostu zgłoszą się do mnie na festiwalu. Na festiwalu Dorsza nie, zróbmy to na teraz na KLS-ie, czyli no co, no teraz w sobotę będzie KLS czwarty, także mam trochę tych wejściówek. Zgłoście się, zapytajcie, czy je jeszcze mam. Jak mam, to wam dam. No i to tyle. Cześć!